uśmiechy na twarzy, no i dobrze, bo o to chodzi w piłce, żeby się cieszyć tym, co się robi. Wy także mieliście swoje tutaj chwile chwały. Meczu nie wygraliście, ale to był rzeczywiście rywal no, z czoła tabeli i jakby pewnie nie chodziło o wygraną, ale o zabawę i to, co chcieliście, osiągnęliście, czyli mieliście bramki, mieliście swoje sytuacje, coś się działo, tak, z waszej strony? No, chcieliśmy wygrać ligę, no, chyba nie wyjdzie, wiadomo, ale to wygraną. Traktujemy grupę B jako sezon przygotowawczy do spadnięcia z ligi. Co mecz jest coraz lepiej, strzelamy coraz więcej goli, na te stracone nie patrzymy, zgrywamy się. Wy jesteście zespołem nowym w sensie ligi, natomiast zespołem nowym w sensie historii, narodziliście się tydzień temu, miesiąc, czy gracie wiele lat? No, tak naprawdę to jesteśmy zbitkiem takich naturszczyków, gdzieś tam każdy grał na jakiejś hali, na jakiejś grupie. No i tak zebraliśmy się tutaj, koledzy z Profit Roomu zaprosili mnie do tego, żebym wszedł do nich na bramkę, żeby trochę podnieść staty. No niestety dzisiaj się to nie udało, bo dzisiaj atak rzeczywiście był duży, trochę parę kiksów z mojej strony, kolejna rabona. Ale to idziemy do przodu, widzę, że to jest coraz lepiej, uczymy się. Zespół skąd się wziął? Gdzie się narodził? Gdzie wyrósł? Gdzie dojrzał? Gdzie piłkarsko okrzepł? W firmie Profit Room. Mniej więcej ponad połowa to jest takie rdzeń z firmy. Gramy bardzo często, bo dołączyliśmy do ligi miesiąc później bodajże, więc gramy dwa, teraz w tym tygodniu trzy mecze. W tym tygodniu. Przyspieszona edukacja. Dokładnie, więc ciężko, żeby te same osoby codziennie grały, ale mniej więcej połowa jest stała, reszta koledzy, znajomi, którzy też grają, głównie na hali. Często powtarzam to debiutantom, że nawet mistrzowie, którzy byli później mistrzami, zaczynali tak jak wy, sezonu debiutanckiego i uczyli się wszystkiego. I rywala, i sposobu gry, i przepisów, i jakby każdy coś musi przejść, taką inicjację piłkarską, ale później będzie lepiej. Jakby czujecie, że potrzeba wam więcej gry, właśnie czasu, żeby się zgrać. No patrzymy tak jakoś w przyszłość trochę lepiej, no musimy jakieś wdrożyć jakieś treningi i po prostu zgrać się ze sobą. Na razie to co mecz to inny skład, gdzieś tam eksperymentujemy, próbujemy nowych ludzi, nowe ustawienia. No ale dzisiaj to początek meczu był naprawdę dobry, bo widziałem progres, chłopacy mnie słuchali. Potem no niestety górę wzięło doświadczenie, to tak niestety jest. No, trzeba co najmniej 20-30 meczów, żeby się tak naprawdę ograć, żeby móc grać na pamięć lub i tyle, no. Będziemy szli do przodu i no, nie będziemy się poddawać na pewno. Potrzeba wam czego? Właśnie czasu, czy jakby, nie wiem, Ronaldo, czy kogo i czego? Nie, no piłkarzy mamy świetnych, no tylko właśnie, czego? Z grania w obronie i wyprowadzania piłki pod presją przede wszystkim. My tak jak kadra na walki gramy niskim pressingiem, co nie wychodzi trochę, no ale przechodzimy swoje dni chwały będziecie poprzez średni do wysokiego. Ale wygraliście ten mecz chyba, zdążyłem zauważyć, nie macie zero na koncie. Wygraliśmy, ale lepiej przeliczmy w jakiś sposób, więc... Ale trzy punkty są, więc jest od czego się odbić. Trzy punkty, rywal minus jeden, my pięć goli, więc bardzo dobre zwycięstwo.